Hej, hej, siemanko moi drodzy, z tej strony Handy, a to jest kolejny odcinek trade'ów z wami. Nagrywa się, to się kameruje. O, bardzo się cieszę. Moi drodzy, przypominam bardzo ważną rzecz, najważniejszą w zasadzie. Otóż będzie live w najbliższą niedzielę, godzina 17, jak ktoś sobie jeszcze w kajeciku, w notesie, w Google kalendarzu, gdziekolwiek tam jeszcze nie zapisał, że ten stream będzie, to polecam. A oto rąbek tajemnicy, jeżeli chodzi o giveaway'e, bo ja wiem, że lubicie giveaway'e. Także za 200 łapek w górę, przez pierwszą godzinę streama rozdam wam dodatkowo M4.1 Decimator dla subów. To jest pierwsza bardzo ważna wiadomość. Za 200 widzów na live, czyli za rekord widzów na live, w jednym czasie neonowy jeździec Factory New, bo to strasznie wielki skin się zrobił teraz. Tam widziałem, że to jest albo 8 dolarów. Za 400 łapek podczas całego live'a, to się dowiecie w piątek. Tak samo się dowiecie w piątek, co jeżeli pozyskamy 5 nowych sponsorów na YouTubie. To zobaczycie, będzie giveaway specjalny dla sponsorów, dodatkowy, bo głównym giveawayem dla sponsorów w najbliższą niedzielę będzie to, co tam jest pod spodem. Dodatkowo, moi drodzy, oczywiście będzie też giveaway miesięczny dla subów, dla tych, którzy oglądają. A propos oglądania, właśnie, a propos oglądania, to może już poznikać sobie wszystko. To wyszykuje się stream, ponieważ jutro mam wolne, tak wyszło, że mam wolne. To wreszcie o ludzkiej porze, około 19.30, tak bym oscylował i obstawiał, że będzie live'ik. Oczywiście do późnych godzin nocnych zaczniemy sobie Counter-Strike'a nowego trybu 2x2. Gdyż, ponieważ ten tryb jest całkiem fajny na Staliksie, mam nadzieję, że z wami uda mi się przejść. Może sobie machniemy jakiegoś matchmakinga, a potem lecimy na Fortnite'a. Trzeba szykować formę przed Dreamhackiem, w ogóle zrobię taki filmik o Dreamhacku. Niestety nie tegorocznym, ale jak uzbieram kasę na przyszłorocznego Dreamhacka, to na pewno pojadę na Fortnite'a. Taki jest mocny plan. Moi drodzy, witam nowych członków grupy, Rakusa między innymi i Killer Gang. A kilka osób typu Glisza Biceps i Szwedu odeszli, pewnie do Szwecji. Można i tak, jest też grupa wymian Czesia, do której zapraszam, tam można się bezpiecznie powymieniać. I moi drodzy, szykuje się jeszcze jedna petarda, bo ja kurde tak trochę rozrzucam te informacje. Ale to musicie uważnie oglądać w sobotę, bo będziemy mieć z innymi youtuberami dla was specjalny konkurs już świąteczny. Ale to powiem wam wszystko już w najbliższym czasie. Myślę, że w sobotę, mam nadzieję przynajmniej, że w sobotę już wam będę w stanie powiedzieć. W piątek oczywiście kolejne trady, jutro live, także mam nadzieję, że jutro też licznie przybędziecie i że wam się spodoba. A pytanie, jak wam się podobają nowe rangi do CS-a, bo właśnie był update ostatnio znowu. Oprócz jakichś tam pierdół pojawiły się rangi w HDR-ze, bo ja to tak nazwałem, taki tryb HDR. Moi moderatorzy stwierdzili, że taki HDR i 3D, bym powiedział. I rzeczywiście, czy te rangi są już lepsze? I też zmienione zostały rangi w trybie Wingman. To zobaczmy na te rangi. Oh yeah. Tak one wyglądają. No też spoko bym powiedział. No właśnie, zobaczymy jaką rangę wbijemy w Wingmanie z widzami. To będę serdecznie chciał zaprosić. Słuchajcie, jak widzicie jest tutaj wisząca wiadomość. Odpowiedź od pomocy technicznej Steam. Tadam! Mamy trady i wszystko już działa dzięki Valve'owi. Valve udało się sprawę załatwić, naprawić i wszystko jest ok. Karolina, wyślij mi jeszcze jednego trade'a, bo niestety, ale oferta już poszła się anulować jak coś. Ale Arnold Boczek nie ma anulowanej oferty i pisze mi, że podoba mi się ta MP7, jak zapewne widzicie. I żeby podpisać profil i zdrówka życzy. Ja również zdrowia życzę oczywiście wszystkim, bo to taki okres teraz świąteczny, gdzie przedświąteczny, zimowy, gdzie aura jest już paskudna. Jest tak fatalna aura, że szlak człowieka może trafić. Zatem na pewno się to przyda. 235 godzin w CS-ie. No to chyba taki początkujący gamer, ale to dobrze. Od czegoś trzeba zacząć, jak mawiają, nie? O kurde, czy coś się jeszcze teraz pojawia? A, reklama się pojawia, CSGO Fast. Spoko. Steam Inventory Helper. Chyba dorzucił sobie opcję reklamowania się. I stąd takie efekty. Ja ciągle cholernie nie mogę się przyzwyczaić do tego, co ja tutaj widzę. No to jest jakaś totalna masakra. Umawialiśmy się, że robimy albo trady poniżej 50 groszy, albo powyżej 50 groszy. Przy czym ja skrzynek nie chcę. No więc mamy 27 groszy. Z pierwszy trade petarda. W ogóle jak to w dolarach było widoczne, to jeszcze jakoś tak... jakoś na to się inaczej patrzyło, nie? A teraz jak się na to patrzy w złotówkach, to już zupełnie jest taki inny wymiar. Nie wiem. Jakoś tak bym powiedział, że to jest...
Może niektórzy mnie za to zjadą za chwilę, ale no nie wiem. Czy wam się też tak nie wydaje, że to jest takie teraz, no mniej prestiżowe? Bo ostatnio popularne słowo na YouTubach, w internetach to jest prestiżowy. To jest mniej prestiżowe po prostu. No nie wiem, jak myślicie? Podzielcie się w komentarzu bardzo serdecznie. Bym prosił, żeby się podzielić. No, dobra, dorzucimy jeszcze coś i będzie gitec. No mniej prestiżowe bym powiedział, po prostu. Dobra. Jesteśmy tutaj. Fezi! Siema Handy, nie przyszedłem po ofertę, przyszedłem po podpis, chyba że już miałem, zobacz. Bo chyba miałem, ale zobacz. Fezi. No ale Fezi się trochę zakręcił. Powiedział, o kostka. A to różne kostki chyba, tak? No właśnie, różne kostki. No ładnie, ładnie. Pozdrawiam Handy. A to skąd ta Stalik z tego co widzę? I tu cześć, o jest, i blondyna widzę pisała też, no nieźle. No to spoko w sumie bym powiedział. Dobra, to tutaj oczywiście podpisik z mojego konta głównego z Handy 2K17, exclusive. Co to ja? Jestem exclusive oczywiście. Ale będzie oczywiście, jak najbardziej tak. I lecimy dalej. Pauli, witam, nie wiedziałem jaki trade, więc jest taki, o. Aha. Można to tak podsumować w sumie, aha. Ja pierniczę, no ja nie mogę patrzeć na te ceny. No nie mogę. Ja nie wiem, co tutaj się podziało. Rynek zwariował. Najgorsze jest to, że wchodzicie na jakąś stronę, macie to w dolarach. Wchodzicie, kurde, na Steama, macie to w złotówkach. Przeliczcie sobie to w swojej głowie, czy to w ogóle się opłaca, czy nie. Jak to wygląda? W ogóle masakra jakaś. No po prostu jakaś masakra. Jak zwykle oczywiście się nic nie wyświetla, halo. O, patrzcie, jak ceny się pojawiły nagle. Dobra, staram się robić równe trady, chociaż teraz jak już to widzę, to ja już nie wiem. To musiałbym jakieś skiny za 50 groszy do tego dorzucać, to jest w ogóle... To jest w ogóle jakaś masakra, nie? Ten rewolwer w ogóle, szkarłata sieć. Po testach, bo po testach bojowych, ale wy widzicie jak on, kurde... To się nagrywa. To się kameruje, to dobrze, bo jakoś, no nie mogę się przyzwyczaić do polskich cen. Za jasną cholerę, nie mogę. No nie mogę. Immortals sobie wezmę. Jeszcze od ciebie naklejeczkę i myślę, że będzie spoko. Kat, siema Handy, zaproponuj coś, jak możesz to podpisz. Jeśli mogę, to podpiszę. To tak standardowo, jak tylko nie macie poustawianych innych rzeczy. O, 154 zł. To też robinę. To też coś oddziałuje na wyobraźnię. Ale nie mam się jak powymieniać, więc chyba zostanie podpis, słuchaj. Bo nie mam co ci zaproponować, stary. Dobra, ale podpisik będzie. No nie mam co ci zaproponować. Chyba będę rozdawać naklejki next time. Znaczy, nie naklejki, tylko graffiti. Tak po jednym, chociaż na pocieszenie. Dopóki mi się nie skończą. Zaoferuj coś za moją M4LNS, podpis 6. To chyba tak się zaczęło robić prestiżowe, bo... Każdy like stand też chce podpis, wszyscy chcą podpisy teraz. Dobra. Boostowany global. No to niezłe oskarżenia. Po co być takim toksikiem w ogóle pisać, że ktoś jest boostowany czy coś? Jezus Maria! To chyba jego sprawa. Każdy może mieć prawo do słabszego matchmakingu. I w ogóle, ja nie rozumiem, o co kamam. M4RNS obrońca. Oj, widzę, że ktoś to się zaopatrzył w operację. No ciekaw jestem, czy po te wszystkie zawirowania, lawiracje związane ze Steamem, z przewolotowaniami, ze wszystkim, czy ta operacja będzie dalej tyle warta, czy nie będzie? Zobaczymy. Ja też czuję, że właśnie przez to, że to tak poszło, to będziemy w ciężkim i... dupie, za przeproszeniem. Z tym związanej właśnie. Kartel. Możemy kartelka zaoferować, bo w sumie mam dwa. I do tego kartelka bym dorzucił może od Igielka i było wszystko gites, nie? Tak, Gielek się cena nie chce ściągnąć, ale złoty 40 według CSGO Fasta to raczej na pewno będziesz do przodu. O, no właśnie. Także sponio. Ikus nie napisał nic, więc jak się zapewne domyślacie, oferta na razie. Probazinga. Siemanko, ten karambit tak cię kusi, ale nie dajesz mi oferty. Może mi ją dasz, albo coś innego. 9 listopada 14.37 wysłana oferta. A mamy dziś, który? Mamy dziś 22.
No to nieźle. To wszystko przez te zawirowania tak poszło. No, karambit kusi. Ale obawiam się, że kurde, zorganizować taką ofertę teraz na tego karambita to nie będzie łatwa sprawa. Chociaż... Ale to byłby gruby kurde trade, nie? Taki przed... Byłby gruby taki deal, nie? Oferta za kurde... 1200 zł. No, byłoby grube. Tylko jakieś 80 zł do tego deala. Nie, na CSGO faście to w ogóle jest patrzcie, to jest tańsze na CSGO faście niż na samym Steamie. Ja pierdzielę, to ja bym musiał jeszcze dorzucić cholera wie co. No, to już przesadziłem trochę, ale... Mojej AWP się pozbyć i jeszcze się pozbyć czegoś. No teraz już w miarę jest to równy trade, nie? Aż kurde... Nie no, aż tak grubo to chyba nie. Aż tak grubo to chyba nie. Ale kurde, to byłoby... To byłoby 1500 deal. Za 1,5 kafla w sumie. Ale kuszące są takie deale, jak cholera. Ale może kiedyś, do tego wrócę jeszcze. Ja na razie bym wyciągnął od ciebie tego Leonika, bo ja czuję, że taki giveaway dla widzów... Oni by byli zadowoleni, bardzo. A wiesz, mnie na zadowoleniu moich widzów wyjątkowo jakoś zależy, nie? No bo wiesz, no... Jakby nie patrzeć. Może tak? No ale wczytaj się, 35 zł za 29 zł. No ale to jeszcze moglibyśmy coś sobie wziąć dodatkowo. Na przykład to. Jeszcze byśmy sobie wzięli tą limetkę. Nie mylić z wyrazami bliskoznacznymi, proszę. Bo ja wiem, że jesteście do tego zdolni. Weźmiemy sobie to jeszcze, tego Galila. I myślę, że to będzie deal równy już w miarę. Nawet bym powiedział troszeczkę jeszcze, no myślę, że równe, według oczywiście Steama. Dobra, Ben, Handy, to no cóż, znowu ja, pamiętasz mnie? Dawaj, trady będzie gida, podpiszesz profil z góry tens. Thanks. Thanks. Ja mam problem z pamięcią, to nie pamiętam za bardzo, ale podpisać profil jak najbardziej podpiszę. Ja się dygam, kurde. Taka oferta, taki karambicik tam, Jak ja widzę swojego karambita, którego kiedyś miałem, to naprawdę aż prawie łezka wokół się, kurde, ten. Jak sobie teraz jak sobie jeszcze uświadomię. Bo to wiecie, 200 dolarów, tam 200 dolarów, że to 800 zł przepierdzieliłem, tak. Tak. Bo poszło się totalnie bez sensu, beznadziejnie. To boli bardziej, jak się widzi taką kwotę, nie? Boli bardziej. Niestety. Ale ja kiedyś wrócę do tego karambita albo innego. Ja tak czuję, że kiedyś, moi drodzy, nastanie ten moment, ten czas, gdy ja wrócę do jakiegoś karambicika. I będzie spoko. Zobaczycie. A może tak się wymienimy. Zobaczymy. Wekus nie napisał nic. A teraz napisał, podpiszesz profil. Dobra, to profil mogę podpisać, jak się tylko da. Da się. Łomatko, jaki tu podpis jest w ogóle, patrzcie. Na wypasie jakiś, kurczę. Jaca, witaj Handy, potrzebujesz skinów do H1, bo ja potrzebuję, polekcjonuję, bym bardzo był wdzięczny. No matko, no ja tak jeszcze w Hizi, to wiecie, czasem sobie gdzieś tam jeszcze odpalę, to czasem coś zagram.
Rękawiczki takie są spoko, to ja bym sobie rękawiczki zostawił. To też bym sobie zostawił. Nawet nie wiedziałem, że mam takie buty, ale też bym je zostawił. A skrzynki? Może by kiedyś otworzyć. Po ile są w ogóle klucze do otwierania tych skrzynek teraz? H1Z1. Może jak sobie zrobimy streama z H1Z1, to byśmy pootwierali, co? Co by na to? Ja bym poprosił o informację, czy wam się podoba ten zamysł, czy też nie szczególnie. Chcę potwierdzać to już w tej stanie, jakim jest teraz? Może tak. A i właśnie, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, a wytrwał z moim marudzeniem do 16 prawie minuty, to subskrybuj teraz. Dodaj, kurczę, HandyGra grupę, znaczy fanpage na Facebooku swój, do grupy HandyGra też zapraszam, na Instagrama zapraszam bardzo serdecznie, na Snapa przede wszystkim zapraszam, bo tam czasem się pojawia relacja o właśnie HandyGra, możecie dodać sobie snapy, jak gdzieś wyjeżdżam czy coś, to snapy sobie tam lecą głównie, także tam też można się dowiedzieć o tym, że jest stream, to też jest plus. Erik Ziem, dasz cokolwiek, bo ja biedak trochę, możesz dać jakieś skina, nie będę zły, podpisz mojego Steama. Tak? Mówisz, że nie byłbyś na mnie zły? Pozdrawiam serdecznie, a to podpisywałem ostatnio. Mówisz, że nie byłbyś zły, jakbym podpisał. No to nieźle. Nie, jakbym ci coś dał. Skąd ja mam znowu skrzynki, cholera jasna? No, 3 skrzynki mogę dać. Z takich. A, dobra, Erik Ziem znowu. Podpisz profil i wymień się wszystko do wymiany, Maksiu. Widzę, że to moje mówienie, że podpisuję, że tylko do końca roku Handy 2K17 przynosi pożądany skutek, bo nagle wszyscy chcą. A, bo to 3 grosze tylko. No to nieźle. Się zastanawiam, co mi tam przejechało, a tu śmieciarka, kurka. Daję ci skina nawet za to. A nie, bo to są moje rzeczy. O matko, ja już... Aha, bo to... A, do... A, nie, spoko, dobra. Miałem dawać 1, to będę dawać 2. O, mogę dać różne w sumie. Dobra. Ulik, witaj Handy, tego AK-47 wysłałeś mi, ale przez przypadek anulowałem ofertę, więc twój moderator radzi mi wysłał ci ofertę. To kolejna osoba, kurde. Poproszę zaległości, tam proszę sobie wrzucić, jest zaległości V2.0, nowiutkie zaległości, tam na bieżąco będę to ogarniać. Także zapraszam tam do miejsca na grupie steamowej mojej, jak coś. Rockens Patapon. Podpiszę Rockens, jasne. Zaproponuj coś w Star Treku. No proszę, to coś konkretniejszego. No ja widzę, że tu kolega to Star Trekowy. Mag 10 gradient, on mi się akurat podoba, to możemy coś rzeczywiście wyciągnąć w Star Treku za niego. Na przykład takiego digielka w Star Treku, na przykład. A do tego bym jeszcze ci dorzucił coś. Maka 10, będziesz kurde nawet do przodu, patrz. Co ty na to? Cześć, po spakowaniu klejnotów worek zostały, więc trzymaj. Dzięki, Hortis. Dzięki, Siczne. A, i ktoś mi w ogóle napisał i też bardzo dziękuję za to, że miałem profil zerowy na Steamie i dlatego był ten problem, to prawdopodobnie był błąd Valve'a, no bo ja tam zerowego profilu nie mam. Kacpi jest na równo, pozdro. Dobra, stary, nie sprawdzam tego w ogóle. Wierzę ci. Widzą trzeba wierzyć czasem. Czy zawsze należy wierzyć, ale czasem wypada sprawdzić. O, może tak. Kichal. Hej Handy, w końcu nie mam ograniczenia Steam, mogę wysłać wiadomość w ofertach, podpisz Steam i zaproponuj coś. O, proszę bardzo, cieszę się bardzo, że w końcu ci się udało. Jasne, że podpisik będzie. A czy oferta będzie, to za chwilę zobaczymy. Jezu, jak ja się cieszę, że te oferty wróciły. Jeszcze przed live'em. Naprawdę. Kurka mać, jak ja się cieszę. To naprawdę nie uwierzycie. Ostatnie zanurzenie. No to widać, że to trochę ostatnie zanurzenie było. Autentycznie. O, oferta będzie wstrzymana na 15 dni. O matko, coś z guardem się robiło.
No, brzydka. Może w takim układzie taki dilek plus dorzucę ci jeszcze. O. Dobra, a jeżeli tak chcesz wysłać mi jakąś ofertę, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie, masz w opisie tego odcinka, jak zwykle to dla nowych, bo starzy to wiedzą. Subskrybenci oczywiście zapraszam też do subskrybowania i przypominam, to jest informacja najważniejsza, aż ją powiększę. 26 listopada, będą trady na żywo, będzie betowanie na żywo, będą giveaway'e dla was, po prostu będzie się działo. I nocy będzie mało, jak to tam śpiewano, także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, mega bardzo serdecznie, bo będzie ciekawie, oczywiście tam też zagram sobie z wami w CS-a też, to nie za rzadko będzie betowango i tylko będą trady na żywo. Potem pójdziemy już po tym całym evencie też na Fortnite'a, a Fortnite naprawdę się przyjął bardzo fajnie, nie tylko u mnie, ale u większości youtuberów i streamerów, także tym bardziej zapraszam do pozostania obejrzenia. No i cóż, widzimy się w piątek, weekendu początek oczywiście. To będzie weekend z Handym. Nie zapomnijcie, że jutro jest też stream wieczorkiem, także wpadajcie, do zobaczenia, popatki, hejka.